wniosków na różowych karteczkach dokumenty za tym wnioskiem, a niebieskich przeciw, ewentualnie są jeszcze zielone, to jakieś głosy neutralne albo inne kwestie związane z tymi tematami, to będzie można w dalszej części spotkania uzupełniać. Chętnie będę teraz prezentował nasze rekomendacje. Różowe, niebieskie to głosy przeciw, zielone to jakieś inne głosy neutralne, albo inne spostrzeżenia w sprawie związane z różnym przepisem, można sobie wybrać na stole, czy przed wejściem na stole, też tutaj po sprawę nasze publikacje, które zawierają te rekomendacje i opis monitoringu. W naszym monitoringu obserwowaliśmy 10 dzielnic. Dlaczego akurat konkretnie te 10? Ponieważ zwróciliśmy się do mieszkańców, żeby zgłaszały się nas osoby chętne, które chciałyby monitorować rady dzielnicy w miejscu, w którym mieszkają. W ten sposób wybraliśmy 10 rad dzielnic, które monitorowaliśmy. Kręciliśmy, również nagrywaliśmy posiedzenia rad dzielnic, głównie tych 10, a w zasadzie do 9, ponieważ Rada Dzielnic Czechów Południowych od początku nowej kadencji sama nagrywa swoje filmy, więc już tam z kamerą nie chodziliśmy, żeby się nie dublować. Nagraliśmy 30 filmów z posiedzeń rad dzielnic oraz z 5 spotkań dyskusyjnych, które organizowaliśmy. Wszystkie te filmy są dostępne w internecie, można wejść przez stronę prowadzoną przez nas w Radzie Dzielnic.lublin.pl i te filmy obejrzeć, również posiedzenie Rady Dzielnic. W lokalnych mediach opublikowaliśmy w tym roku 12 artykułów dotyczących wniosków, rekomendacji, opinii ekspertów dotyczących Rady Dzielnic, czyli były to osoby, które monitorowały te Rady Dzielnic, ale też eksperci, naukowcy, typu doktor Andrzej Jurow czy doktor Monika Sidor. Zanim przejdę do przedstawienia wniosków, to kilka takich informacji, jakie uzyskaliśmy na temat rad dzielnic, które mogą Państwa zaciekawić. Na początku, ile kosztują rady dzielnic rocznie mieszkańców Lublina? Według sprawozdania Urzędu Miasta za 2014 rok koszt funkcjonowania rad dzielnic, największy koszt to są dzielnice przewodniczących zarządu. Mamy 27 dzielnic, w każdej przewodniczący zarządu otrzymuje dzielnicę w wysokości minimalnej płacy krajowej. W sumie w skali całego miasta to jest prawie 530 tysięcy. Znacznie mniej, 92 tysiące to są koszty wynajmu lokali dla rad dzielnic. Choć niektóre rady dzielnic spotykają się w budynkach miejskich, ale inne muszą wynajmować te lokale. Też na pewno jest zestawienie kosztów poszczególnych lokali, gdzie mamy od powiedzmy 32 zł na pani wodzie czy w Reinie do 800 na przykładzie północnym, 800 na przykładzie południowym, to są te lokale, które mamy w spółdzielni mieszkaniowych. Zakup energii do tych sieci to około 20 tysięcy złotych. Zakup usług, czyli wywóz ścieków, internet, wywóz nieczystości, opłaty komunikacyjne to jest około 18 tysięcy. Zakup materiału wyrobu wyposażenia 3300. 650 zł to są na bramie i konserwacje. Natomiast koszt przeprowadzenia wyborów rad dzielnic w ubiegłym roku wniosku mieliśmy wybory. Sumaryczny koszt organizacji tych wyborów wyniósł 125 921 zł. Ale za to nasz odmęk raz na 4 lata. Następnie sprawdzaliśmy, na co rady dzielnic wydają pieniądze. Tutaj też warto ciekawą konkluzję. Zrobiliśmy tutaj akurat wszystkie 27 rad dzielnic w Lublinie, na co przeznaczyły rezerwę celową w 2014 roku. W sumie była to kwota prawie 3 miliony 200 tysięcy według wykonania.
390 tysięcy to inwestycje, remonty, doposażenie szkół oraz przedszkoli. Czy to malowanie, odrodzenia, czy wymiana drzwi, czy zakup materiałów edukacyjnych, czy zakup sprzętu sportowego dla szkół, to się mieści w tej kategorii. 309 tysięcy to oświetlenie dróg, ulic, inwestycje z tym związane. I później już znacznie mniejsze koszty, 51 tysięcy utrzymanie zieleni, również 51 tysięcy monitoring, kamery monitoringu i hotspoty. 26 tysięcy, 1,9 przeznaczono na doposażenie miejskiego domu kultury, to znajduje się w dzielnicy w Śródmieście. 25 tysięcy na podszukanie kultury fizycznej sportu. Niecałe 16 tysięcy na remont siedzib. To zdaje się dzielnica Wieniawa, to w 2014 roku i Czuły Południowe, z tego co pamiętam. Utrzymanie ulic sportowych 12 tysięcy i inne koszty, które nie dało się tutaj wyżej zaklasyfikować, to jest 7 tysięcy. Teraz z tych największych wydatków, czyli na drogi i chodniki, wprowadziliśmy imprezy wydatkowane na inwestycje na budowę nowych dróg i chodników, ale także remonty i bieżące utrzymanie już istniejących. Tutaj kwota dzieli się niemal porówno. 728 tysięcy to remont i bieżące utrzymanie, a 677 tysięcy to inwestycje, czyli różnica 50 tysięcy. Sprawdzaliśmy też, w jaki sposób rady dzielnic, to już te 10 monitorowanych, w jaki sposób rozdzielają te pieniądze z rezerwy celowej. Spośród tych 10 rad dzielnic, 6 określa podział tych środków poprzez uchwałę. Tutaj w przypadku na dzielnicy Gronowice, Czechów Południowe, Wieniawa, taka uchwała była na posiedzeniu w lutym teraz, od razu przeznaczono, rozwiązano wszystko, natomiast w przypadku Rady Dzielnicy Śródmieści 10 było to kilkukrotnie w ciągu roku, na kilku posiedzeniach te uchwały były podejmowane. 4 z tych rad dzielnic nie podejmowały uchwał w przedmiocie podziału rezerwy celowej. I dalej, z tych 6 rad dzielnic, które podejmowały uchwały, 2 wskazywały w tych uchwałach konkretną kwotę środków na poszczególne zadania. Czyli wskazywały zadanie i kwotę środków. Sprawdziliśmy też koszt wykonania według sprawozdania budżetu, na jaką kwotę wykonano tę rezerwę celową. I tak, w przypadku Rady Dzielnicy Gronowice kwota wykonania, czyli realizacji tych inwestycji z rezerwy celowej, realizacji przez Urząd Miasta, to jest 124 tysiące. Czechów Południowych też 124 tysiące, Czuły Południowe 120, Dziesiąta 126 tysięcy, Elbrzyna 128, Konstantynów 115, Poniwoda 128, Śródmieście 103, Węgiel Południowy 125 i Wieniawa, uwaga, 137 tysięcy. Tak wynika z sprawozdania, czyli z tego, co zaobserwowałem, ewentualnie mogą tu być też jakieś błędy. Pan się chce od razu wyjaśnić, bo jeśli można, tylko taka drobna uwaga. To znaczy błędów to tu nie ma, tylko chodzi o braki Wieniawy, dlatego że tam przenosiliśmy lokal i rezerwa celowa w części, która pozostaje w tym głównym podziale na dzielnicę, z 17 tysięcy zostaje wykorzystywana na realizację remontów lokali. Tam właśnie były te pieniążki. Dziękuję za to szybkie wyjaśnienie. Niektóre inwestycje, które mimo że zostały zawarte w uchwale, nie zostały zrealizowane z różnych przyczyn. Tego w przypadku chociażby dzielnicy Czechów Południowych, Węgiel Południowych czy Wieniawy. To jest też wypisane tutaj w tych publikacjach szczegółowo, jakie to inwestycje były. Szczegółowo przyglądaliśmy się przebiegowi kampanii wyborczej i wyborów do rad dzielnic w ubiegłym roku. Przygotowaliśmy też taką infografikę prezentującą dane statystyczne dotyczące tych 10 rad dzielnic. Ona znajduje się również w publikacji. I tak na przykład.
40 kandydatów do Rady Dzielnicy, w tym 7, którzy byli członkami Rady poprzedniej kadencji. W Radzie jest 21 miejsc, średnio było 1,9 kandydata na jedno miejsce. Wśród osób wybranych do Rady Dzielnicy 14 stanowią mężczyźni, 7 kobiety. Średni jest 45 lat i 79 osób było wymagane średnio, żeby zdobyć mandat radnego. Tutaj ta grafika, która pozwala nam porównać takie dane statystyczne między poszczególnymi radami. Taka ciekawostka, powiem, że na przykład w Radzie Dzielnicy Wieniawa z tylko dwoje członków Rady poprzedniej kadencji kandydowało ponownie. I nasze rekomendacje, wnioski, uwagi, które wypływają, tak jak wspomniałem na początku, z pracy lokalnych strażników, którzy obserwowali posiedzenia, przygotowali swoje uwagi, które dyskutowaliśmy z obserwacji posiedzeń, odbywania rejestracji posiedzeń rad dzielnic, z tych spotkań dyskusyjnych pięciu, które się odbyły, czy z rozmów z ekspertami, z lokalnymi liderami. Przygotowaliśmy około 20 rekomendacji, które podzieliliśmy na 5 kategorii. Pierwsza to jest zwiększenie kompetencji rad dzielnic, druga to są finanse dzielnic, trzecia to jest tryb pracy rad dzielnic, dostępność rad dzielnic i system wyborczy. I po kolei, w kwestii zwiększenia kompetencji rad dzielnic proponujemy inicjatywę uchwałodawczą na forum Rady Miasta dla Rad Dzielnic. W przypadku Rady Dzielnic, gdy występują w swoim imieniu 3 Rady Dzielnic. Czyli obecnie inicjatywę uchwałodawczą ma prezydent miasta, 3 radnych lub 1000 mieszkańców. Proponujemy, żeby wypisać 3 Rady Dzielnic, dzięki czemu będą mogły wnosić swoje projekty na forum Rady Miasta. A dlatego 3, na przykład 1, żeby to były projekty dotyczące większej części miasta niż tylko jednej dzielnicy, czy żeby to nie były projekty takie bardzo, bardzo lokalne, tylko żeby miały odpowiedni zasięg. A dlatego proponujemy tą inicjatywę uchwałodawczą. Druga propozycja to jest opiniowanie ofert realizacji celów publicznych składanych przez organizacje pozarządowe przez Radę Dzielnic, jeśli to działanie ma się odbywać na terenie danej dzielnicy. Mogłoby się odbywać na przykład w ten sposób, że gdy obradują komisje konkursowe, na przykład oceniające wnioski składane przez organizacje pozarządowe, to przedstawiciel Rady Dzielnicy również uczestniczyłby w ocenie tych wniosków, które dotyczą dzielnicy, w których mają być one realizowane. Następnie udział przedstawiciela Rady Dzielnicy w pracach komisji konkursowych, które wybierają dyrektorów publicznych szkół zajmujących się na terenie tej dzielnicy. Następny punkt, finanse dzielnic. Proponujemy oznaczenie inwestycji zrealizowanych ze środków rezerwy celowej poprzez umieszczenie czynnik odpowiednich informacji i danych kontaktowych do Rady Dzielnicy. Tak jak podobnie jak to jest przy inwestycjach, które jest ze środków unijnych, żeby mieszkańcy widzieli, co Rada Dzielnicy zrobiła, tak na co te środki przeznaczyła. Też ma to za zamiar właśnie zwiększyć rozpoznawalność Rady Dzielnicy wśród mieszkańców. Następnie dodatkowe środki finansowe dla Rady Dzielnic na komunikację z mieszkańcami, na organizację festynów dzielnicowych, gadżetów czy park dzielnic. Może to być robione poprzez przekazanie środków radom dzielnic, albo urząd miasta organizował takie gadżety promocyjne, które rady dzielnic mogłyby wykorzystywać. Tutaj jest wiele osób z rady dzielnic, to wiedzą Państwo, organizujecie Państwo różne festyny dzielnicowe i takie gadżety myślę, żeby się przydały. Też pomysł jest zaczerpnięty z Krakowa, gdzie rady dzielnic w tych swoich budżetach mają określoną pulę, którą przeznaczają właśnie na komunikację z mieszkańcami, ale tam wydają również gazetki, czy właśnie mapy dedykowane.
dzielnic. Kolejny punkt to jest kwestia rezerwy celowej. Sugerujemy, albo uzależnienie kwoty rezerwy celowej od liczby mieszkańców i frekwencji w wyborach, tak aby promować te dzielnice, które jest wysoka frekwencja w wyborach, czyli zachęcać mieszkańców do udziału w wyborach, lub uzależnienie kwoty rezerwy celowej od stopnia zaangażowania przez Radę Dzielnic mieszkańców do współdecydowania o rezerwie celowej. Czyli jeśli mieszkańcy, czyli kolejowa rady dodatkowymi środkami, robią się rady, które zapraszają mieszkańców na konsultacje, na spotkania, dyskusje o tym, jak te środki finansowe podzielić. No, po to, by promować partycypację i angażowanie mieszkańców. Następny punkt to jest przydzielenie, diet wszystkim członkom Rady Dzielnicy, przy czym sugerujemy zachować obecne kwoty przeznaczone na diety. Byłoby to działane w ten sposób, że diety dla członków zarządu wykonawczych sugerujemy, że były wypłacane w kwocie miesięcznie, natomiast dla pozostałych członków za udział w posiedzeniu, czyli jeśli posiedzenie ma się raz na 3 miesiące, to zwykły członek Rady Dzielnicy, który nie pełni funkcji zarządu, przyjmuje diety za udział w tym posiedzeniu. Tutaj w tej publikacji zaproponowaliśmy konkretne kwoty. Oczywiście jest propozycja i kwestia raczej bardziej do przedyskutowania, dlatego się nie będę tego odczytywał, tylko mówię, że teraz sprowadza się do tego, żeby była dieta dla wszystkich członków Rady i rozdzielenie według sprawowanych funkcji, czyli wiadomo, że jeśli ktoś ma więcej tych obowiązków, na przykład przewodniczący zarządu dzielnicy, to ponieważ jest większą wiedzę niż członek rady, który nie pełni funkcji w zarządzie, czy prezydium. Następnie, no właśnie, to jest kwestia też, którą ostatnio dyskutowaliśmy, do określenia w statucie dzielnicy, że pociągu do zarządu celowej na podstawie podstawowej uchwały, ale może bardziej to przerwować na to, aby ujednolicić sposób podziału rezerwy celowej, tak jak wspomniałem na początku, że niektóre rady dzielnic podejmują uchwały, inne nie. Ale taką sytuację idealną byłoby, gdyby wszystkie rady dzielnic w ten sam sposób tą rezerwę celową udzieliły, czyli albo uchwała, albo wniosek, żeby te informacje były dostępne na stronach internetowych, czy to Urzędu Miasta, czy Rady Dzielnic. Kolejna kategoria, czyli typ pracy Rady Dzielnicy. Tutaj również proponujemy inicjatywę uchwałodawczą dla mieszkańców, czyli na przykład sugerujemy 30 dni minimum 30 mieszkańców. Obecni mieszkańcy mogą wnieść projekt uchwały na posiedzenie Rady Dzielnicy. Oczywiście, tak jak to jest w przypadku Rady Miasta, tutaj głosowała na tą uchwałę Rada Dzielnica, że mieszkańcy również mogli zgłosić swoje projekty uchwały. Następnie temat, z którym się zwracaliśmy ostatnio nawet do prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta, żeby zorganizować szkolenia dla członków Rady Dzielnic na temat statutu, zasad opracowania praw i obowiązków członków Rady Dzielnic, co wywnioskowaliśmy z obserwacji przebiegu zwłaszcza niektórych Rad Dzielnic. Uważamy, że takie szkolenia byłyby przydatne. Następnie obligatoryjne uchwalanie przez wszystkie Rady Dzielnic rocznego prawa pracy. Tak obecnie robi już Rada Dzielnic 10, gdzie można zapoznać się z rocznym prawem pracy, dzięki temu mieszkańcy mogą sobie wcześniej zaplanować, dowiedzieć się, kiedy Rada Dzielnic będzie obradować i też jakie tematy ma już zaplanowane wcześniej z wyprzedzeniem. Następnie proponujemy rozwiązanie Rady Dzielnicy w przypadku niewydania komisji rewizyjnej. Obecnie statut dopuszcza sytuację rozwiązania Rady Dzielnicy w przypadku niewydania zarządu w określonym terminie. Proponujemy, aby również w przypadku niewydania komisji rewizyjnej Rada ulegała rozwiązaniu, a do tego, że komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Rady,
następnie ujednolicenie i doprecyzowanie trybów wyłonienia zarządu. Obecnie statuty przewidują dwie możliwości odwołania zarządu. Pierwsze to jest wyrażenie woli absolutorium, to wymaga większości 3/5 składu, czyli w przypadku 15-osobowej rady dzielnicy, w przypadku głosów mieć 9, czyli 9 głosów do odwołania zarządu. A drugi tryb to jest na wniosek 1/3 składu rady, wymaga większości bezwzględnej ustawowej składu, czyli w przypadku 15-osobowej rady 8 głosów. Czyli w zależności od tego, w jakim trybie jest ten wniosek, mimo że dotyczy tego samego, to wymaga innej większości. Sugerujemy, żeby wprowadzić zasadę większości bezwzględnej ustawowego składu rady, czy takiej większości, taka większość jak wymiaru przewodniczącego, zarządu przewodniczącego, żeby również taka mogła go odwołać. Kolejna kategoria to dostępność rad, dostępność ich pracy dla mieszkańców. Pierwsze proponujemy tablice informacyjne do wyłącznej dyspozycji rad dzielnic we wszystkich dzielnicach, tak aby rady mogły komunikować się z mieszkańcami. Należałoby przy tym tutaj wprowadzić ujednoliconą stronę wizualną tych tablic, żeby to już będzie ujętyczne i ustanowić przez same rady dzielnic określiły regularnie korzystania z tych tablic. Aktualnie część rad dzielnic takie tablice posiada, a też to wynikło ze spotkań, gdzie kilkukrotnie był podnoszony ten temat, że takie tablice byłyby przydatne i potrzebne. Następnie publikacja dokumentów z pracy rad dzielnic, biuletyn informacji publicznej miasta Lublin. Chodzi o to, żeby te informacje na temat pracy rad dzielnic były łatwo dostępne dla mieszkańców. Sugerujemy, żeby znalazły się tam uchwały, protokoły z posiedzeń, roczne sprawozdania z działalności zarządu, roczne plany pracy i porządki obrad planowanych posiedzeń. Też mogłoby to ułatwić sytuację, prawdą sytuacje, które też słyszeliśmy, że się zdarzają, że w niektórych dzielnicach po zmianie kadencji poprzednie zarządy nie przekazują dokumentów kolejnym. To myślę, że taka publikacja mogłaby tutaj w takich sytuacjach dużo pomóc. Następnie kwestia uporządkowania komunikacji internetowej. Tutaj opisaliśmy, jakie nasze zdaniem informacje powinny znaleźć się na stronie rady dzielnicy. Czy to będą strony oddzielne, czy zakładka na stronie Urzędu Miasta, to już nie wnikamy, ale sugerujemy, żeby znalazły się tam, tak jak to jest obecnie na stronie Urzędu Miasta, przykład dla dzielnicy statut, ale również informacje o planowanych posiedzeniach, co zresztą już jest od tego roku opublikowane, protokoły z posiedzeń, uchwały, roczne sprawozdania z pracy lub odnośnie do tych dokumentów w biuletynie informacji publicznej, marka dzielnicy i dane kontaktowe oraz informacje o dyżurach. Natomiast też jest kwestia związana z prowadzeniem stron na portalach społecznościowych. Większość rad korzysta z serwisu Facebook. Natomiast doszło do takiej sytuacji przed wyborami do rad dzielnic, czy jednej ze stron facebookowych zaczęły się pojawiać informacje reklamujące kandydatów w wyborach do tych rad dzielnic, zwrócili się do Urzędu Miasta i okazuje się, że strony jak na Facebooku nie są oficjalnymi stronami rad dzielnic, więc Urząd Miasta nie może nawet temat zdyscyplinować w tej kwestii, więc nie może przydobyć jakieś być może regulamin czy jakieś dobre praktyki w wykorzystywaniu tych stron do komunikacji z mieszkańcami, żeby zrozumiało się tam treści związane z pracą rad dzielnic. System wyborczy w wyborach do rad dzielnic. Po pierwsze, również w poprzednim roku w trakcie rejestracji kandydatów do rad dzielnic zgłosił się do nas jeden niedoszły kandydat, który zmienił
przedstawił, nie jest zagotowana do tej dzielnicy, nie jest wpisana do stałego rejestru wyborców na terenie tej dzielnicy. Przy czym statut nie konkretnie, w samym statucie nie jest określone, że miałaby być zameldowany na terenie tej dzielnicy. Dlatego sugerujemy tutaj uściślić, że weryfikacja tego, czy kandydat w radzie dzielnicy, weryfikacja, czy zamieszkuje, to dzielnica by się była realizowana na podstawie ustawowego oświadczenia. Słyszałem w poprzednim roku o trzech przypadkach, że osoby nie zostały zarejestrowane, gdyż nie były w stanie rejestrze wyborców, czyli nie były zameldowane na terenie tej dzielnicy, mimo że twierdzimy, że mieszkają na terenie tej dzielnicy. Więc sugerujemy tutaj, żeby ta weryfikacja była prowadzona na podstawie oświadczenia o zamieszkiwaniu. Następnie proponujemy wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach na terenie dzielnicy. To jest sprawa, że to jest zadanie trudne, żeby podzielić, zwłaszcza małe dzielnice, na 15 okręgów. Ale ten pomysł, ta propozycja wiąże się z tym, że obecnie w dzielnicach, gdzie są okręgi, w których się wybiera 3-4-5 kandydatów, taka piątka, zbiera się taka piątka kandydatów, 5 osób, które się znają, prowadzą wspólną kampanię, dają wspólną ulotkę, wspólnie zachęcają do głosowania na siebie i na pozostałą czwórkę. W ten sposób zbiera więcej głosów niż osoba, która nie ma tylu znajomych, nie startuje w grupie, tylko startuje samodzielnie i znacznie umożliwia jej to wybór do Rady Dzielnicy. Jako przykład tutaj podam Rady Dzielnicy 10A, gdzie na 21 członków Rady wybranych 16 miało właśnie taki wspólny lot z innymi kandydatami. Czyli zdecydowana większość zdominowała. Oczywiście nie jest to praktyka nagadna, ponieważ to dopuszcza organizacja wyborcza, natomiast sugerujemy tutaj wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, gdzie będzie się wybierać jednego kandydata. Będzie to też sprzeczne, że ci kandydaci będą bliżej mieszkańców, ponieważ będzie mniejszy obszar, na którym będzie się tych kandydatów wybierać. Czyli może być nawet z dwóch, trzech lotów, tak, w niektórych przypadkach. I ostatnia kwestia, która też była powtarzana podczas rozmów z ekspertami, akurat o tym, aby ujednolicić granice dzielnic z granicami filimowych. Przykład taki podał dr Andrzej Juros, który chciał uzyskać informacje z MOPR-u, dane statystyczne na temat mieszkańców, akurat chodziło o dzielnicę Brynowice, gdzie tam są, zdaje się, 3 filie MOPR-u na terenie dzielnicy i żadna z tych filii nie potrafiła zebrać danych dotyczących całej dzielnicy. W sytuacji, gdyby to ujednolicić, tak jak są ujednolicone granice dzielnic z okręgami wyborczymi do Rady Miasta, myślę, że ułatwiłoby to funkcjonowanie zarówno Radą Dzielnic, jak i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodziny. To są nasze rekomendacje. Z tymi wnioskami też zwróciliśmy się do radnych Rady Miasta, też chcemy rozmawiać z prezydentem miasta. Mamy nadzieję, że uda się w tym roku może zasięg wspólnego stołu, tak, Urząd Miasta, Rada Dzielnic, o tym porozmawiać i mam nadzieję, że te nasze wnioski, rekomendacje będą podstawą do dyskusji na temat reformy dzielnic, bo myślę, że dużo osób uważa, że należy pewne zmiany wprowadzić. Też przypomnę, że w tym roku mamy 10. rocznicę funkcjonowania Rad Dzielnic w całym mieście na podstawie tych statutów, które obecnie obowiązują. Myślę, że jest to dobra okazja do tego, aby takie reformy przeprowadzać. Jeśli mają, może teraz przejdziemy do dyskusji. Jeśli ktoś chce zabrać głos. Dzień dobry Państwu, podpowiem na Rady Miasta Lublin. Cieszę się, że Was widzę, bo mógłbym powiedzieć, że tylko Was nadzieja, jeśli chodzi o te plany takie dzielnicowe.
każda złotówka wydana przez Radę Dzielnic jest oglądana po 3 razy. Jest rzeczywiście bardzo dobrze sprawdzane to, co jest później wykonywane, więc mogę powiedzieć, że przyszłość naszego miasta to leży w Radach Dzielnic i nie zmieniam tutaj zdania. Państwo myślę, że znacie mnie z tej strony, że byłem przewodniczącym zarządu, pilnowałem tego, co jest w dzielnicach i wiem, że Państwo to robicie najlepiej. Z punktu widzenia całego funkcjonowania miasta rzeczywiście powinno być tak, że Rady Dzielnic powinny być jeszcze bardziej dofinansowane, takie jest moje zdanie. Powinny mieć jeszcze szersze kompetencje. Natomiast to, co zostało tutaj zrobione, to jest uważam rzeczywiście super podsumowanie. W kilku miejscach nie zgodziłbym się, czy też bym polemizował w szerszym gronie, ale to mając życie, to w każdym punkcie gdzieś jeszcze jakieś dodatkowe zdania należałoby jeszcze między sobą powymieniać, żebyśmy jakiś taki kompromis uczynili. Na pewno to, co tutaj padło w samym podsumowaniu, czyli to, że w tym roku warto by zasiąść i rzeczywiście przynajmniej rozmawiać, jak te Rady Dzielnic powinny funkcjonować. W mojej ocenie to już powinno się odbyć w tamtym roku, przynajmniej jesienią. Takie jest moje zdanie. Natomiast wiem tylko tyle, że ja sam tego nie zrobię. Jeśli nie będzie z takiej woli jasnej, klarownej, takiego mocnego sygnału z Państwa strony z Rady Dzielnic, to wiem, że Rada Miasta tego tematu nie podejmie. Żeby rzeczywiście coś z tego wyszło. Także to w Państwu jest tylko nadzieja. Ciekawe propozycje z tymi finansami, jeśli chodzi o podział, tak, o uszczuplenie budżetów przewodniczących zarządu, znając życie części osób nie będzie się to podobało. Natomiast... Tak, są przewodniczący zarządu, sami panowie, którzy pobierają. Sami mówią, że są za. No to no, nie spodziewałem się takim. Ja nie pobieram. Aha, rozumiem. Czyli jednak zdanie są podzielone. Natomiast no, w mojej ocenie faktycznie można by zacząć mówić, bo statystycznie, tak jak rozmawiam z ludźmi, te pieniążki, które są przeznaczane dla przewodniczących zarządów, to są wolne niestety dla innych członków rady. I myślę, że w wielu miejscach doprowadzi to do niezdrowych sytuacji. Pieniądz niestety ma to do tego, że jednak dzieli. Czasami łączy, ale w większości to dzieli. Ja tylko powiem Państwu, że się przychylam do 80% tego, co jest tutaj, nawet może i więcej. Także bardzo dziękuję Fundacji Wolność za ten monitoring. Panie Krzysztofie, wyrazy uznania na ręce Pana i wszystkich zaangażowanych osób. Ja jestem otwarty i dalej pozostaje, jeśli ze strony Rady Dzielnic byłaby wola, aby usiąść i te zmiany wprowadzać, to na pewno z mojej strony będziecie Państwo mieli poparcie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tę deklarację. Pan Marian. Witam Państwa serdecznie, Przewodniczący Zarządu Dzielnic Kronowice. Ja dziękuję Panu Prezesowi za zorganizowanie tego spotkania i dziękuję Panu Radnemu Popielowi Piotrkowi, który właśnie wywodzi się z Rad Dzielnic i dlatego on czuje ten problem. I uważam, że tacy ludzie powinni właśnie zasiadać tutaj w ławach Rady Miasta, a nie często oderwani od rzeczywistości. Ale wracając do tego, dlaczego ja jestem w ogóle, może dziwnym facetem, ja jestem przeciwnikiem totalnie diet, ponieważ uważam, że to jest praca społeczna. Natomiast wiem, że wtedy mało ludzi w ogóle chce się w to angażować. Takie mamy czasy. Natomiast z wielką radością usłyszałem tę rekomendację o podziale. Ja już to zgłaszałem kilkakrotnie, żeby dietę przewodniczącego jednak podzielić na tak jak na posiedzeniu, na każdego radnego w jakimś sensie. Oczywiście ona ma być jakoś tam stopniowana. Wiem, że spotka się z dużym oporem. Przykro mi to powiedzieć, ale wiem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Krzysztof Szewczyk. Ja jestem radnym dzielnicy Czechów Południowych, trzecią kadencję i serdecznie dziękuję tutaj za takie ciepłe słowa Rady Miasta, ale też i podrzucę kamyczek w Pana stronę. Proszę zobaczyć, jakie zainteresowanie jest Rady naszym dzisiejszym spotkaniem. To tylko tyle, bo ja odnoszę wrażenie, że my jesteśmy czasami zbędnym, ogniwem, niepotrzebnym niektórym radnym. Ja widzę to na naszych posiedzeniach Rady Dzielnicy. To jedna rzecz. Druga.
Jeśli chodzi o propozycje, tutaj Krzysztof, to przedstawiłeś te do przyszłych rozwiązań. To pierwsza rzecz tam przy tej szkole, bo uważam, że Rady Dzielnicy powinni również je opiniować w przedszkole, bo jest tego sporo, zależy na której, na jakiej dzielnicy, ale jest tego sporo. Natomiast jeśli chodzi o diety, ja jak często się wypowiadałem na spotkaniu w fundacji, jestem przeciwnikiem jakichkolwiek płac. To po prostu wykrzywia charakteru, może tak powiem delikatnie. Widzę to również w wynagrodzeniach członków Rady Miasta. Jakie zabiegi robią ludzie, żeby na kolejną kadencję przy jakichś tam politycznych rozgrywkach się załapać, bo to jest przy tym parę groszy, już nie mówię o konfliktach interesów, etatowania radnych w spółkach podległych prezydentowi, to jest po prostu chore. My jesteśmy jeszcze dzisiaj za biednym państwem, żebyśmy wynagradzali takich społeczników, jak są członkowie Rady Dzielnicy, członkowie Rady Miasta. To nie ten wydruk. I uważam, że żadne wynagrodzenie powinno być, bo dzisiejsze, które są, to znowuż niestety, ale próbują niektórych indywidualności z klucza politycznego. I to się nie obawiam powiedzieć, że to jest po prostu w Radzie Dzielnicy, a szkoda, bo ona miała być, tak powiem, daleka od polityki. Dziękuję. Mogę posłuchać, tylko niech się pan nie obrazi, ale w dniu dzisiejszym reprezentuję tylko i wyłącznie własną osobę. Nie jestem absolutnie upoważniony do tego, aby reprezentować całą Radę. Takie możliwości, które ma przewodniczący Rady i wyjeżdżając na zewnątrz, to raczej w takich kwestiach bardziej dyplomatycznych. Także ja wypowiadam się tylko i wyłącznie za siebie. Ale ja nie mam do pana pretensji, więc dziękuję, że pan jest tylko, zwracam panu uwagę, nie zwracam uwagę, a informuję. Proszę zobaczyć, jak są inni zainteresowani, a jest ich kilkunastu. Temat diet, tak spodziewałem się, że będzie najciekawszy, proszę. Józef Nowomiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary. Ja przede wszystkim, panie prezesie, bardzo państwu dziękuję, że te wszystkie uwagi, albo większość tych uwag, które nam się w czasie pracy Rady nasuwały, zechcieliście państwo to zebrać, napisać, bo w tej książce to jest wszystko zawarte. Dziękujemy, że pan zechciał to spotkanie zorganizować, bo jest to materiał, na podstawie którego w Radach Dzielnicy wypowiemy się, które, ja bym nie chciał się odnosić dzisiaj do tego, co tu jest zawarte w tym, co pan zaprezentował, bo to traktuję jako początek finału albo finalizowania sprawy zmian w statutach. Także bardzo panu za to dziękuję. Ja chciałbym się tylko tutaj odnieść do tej kwestii, czy płacić, czy nie płacić. Proszę państwa, praca przewodniczącego zarządu jest prawie etatowym zajęciem. Ja nie mówię dokładnie 8-godzinnym, ale prawie etatowym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby taki duży obowiązek nie był wynagradzany. To byłoby niemoralne nawet, to, tak bym powiedział. Ja jako przewodniczący też staram się to wpisywać, promowanie różnych rozwiązań Rady. Ja to spełniam już wyłącznie społecznie, ale obowiązek formalny ciąży na przewodniczącym zarządu. Nie możemy od tego uciec. Oczywiście jestem zdania, żeby wesprzeć tą społeczną działalność jakąś symboliczną kwotą, ale symboliczną, bo dla społeczników nie jest to faktycznie najważniejsze, ale tam, gdzie są obowiązki, musi być wynagrodzenie. Także panie Marianie, ja przyznam, że trochę jestem zdziwiony pana stanowiskiem, bo ja wiem, że pan się angażuje bardzo mocno w pracy i nie wyobrażam sobie, żeby pan to robił całkowicie społecznie. Oczywiście ja bardzo sobie, jak pan wie, cenię pana
bo wiem, że pan autentycznie jest społecznikiem, ale dajmy spokój. Tam, gdzie są obowiązki, musi być wynagrodzenie. Dziękuję. Panie Józefie, bardzo dziękuję za to wszystko, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan mówi o wynagrodzeniu. Czy nie ma mowy o wynagrodzeniu? Dieta nie jest wynagrodzeniem. I tyle. Dziękuję. Więcej. Proszę, Maciej. Dziękuję bardzo. Maciej Kowalczyk, przewodniczący zarządu dzielnicy Czechów Południowych. Chciał porozmawiać o pieniądzach, tylko o tych innych pieniądzach, bo jeśli Rada Dzielnicy ma być faktycznie organem w jakim stopniu decyzyjnym, a nie tylko konsultacyjnym i z realną, wymierną siłą, uważam, że należałoby pomyśleć o ogólnym zamyśle partycypacji publicznej, czyli doprecyzować być może budżet obywatelski, żeby budżet obywatelski, bo widzimy to też proporcje w środkach przeznaczanych na budżet obywatelski, środkach przeznaczanych na rezerwy celowe dla rad dzielnic, więc może warto powierzyć radom dzielnic, przynajmniej spróbować powierzyć takie zadanie realizacji zadań inwestycyjnych, drogowych czy innych, a budżet obywatelski poświęcić na projekty miękkie, czyli szkolenia, czy te sprawy mniejsze, które były w ramach budżetu obywatelskiego realizowane. Chciałbym też, byśmy się zastanowili nad statutami, bo te statuty są często nieostre, te kompetencje są trochę niedookreślone i być może należałoby się też zastanowić nad liczbą osób, które sprawują funkcję prawną, bo mamy prezydium trzyosobowe, trzyosobową komisję rewizyjną i 5- albo 7-osobowy zarząd, gdzie w przypadku rady 21-osobowej zostaje 8 osób bez funkcji tak naprawdę i 4 osoby w 15-osobowych radach, więc często trudno znaleźć osobę na jakieś stanowisko, jeśli osoba dana nie chce kandydować albo nie uczęszcza na te rady, więc nad takimi aspektami chciałbym, abyśmy także pomyśleli. Oczywiście Krzysztofowi dziękuję za jego ciężką pracę nad tym raportem. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Także chciałbym serdecznie podziękować panu profesorowi Krzysztofowi Jakubowskiemu za przygotowanie profesjonalnie tego monitoringu rad dzielnicowych. No niestety z moim przedmówcą do końca się nie zgodzę, bo gdyby nawet rzeczywiście wszyscy członkowie rady dzielnicy chcieli zaangażować się w funkcjonowanie dzielnicy, to oprócz statutowych ciał, które są nazwane ekspresji z verbis, typu komisja rewizyjna, prawda, to również przecież statuty zostały ujednolicone dla wszystkich dzielnic i przecież możemy powoływać różne komisje problemowe, komisje stałe dla rozwiązywania różnych problemów, czy w jakichś, powiedzmy, branżach czy dziedzinach spraw, które dotyczą danej dzielnicy. Więc właściwie tak naprawdę to każdy radny dzielnicy ma szansę, że tak powiem, aktywnego włączenia się w budowanie rozwoju tej dzielnicy. Poza tym, jeśli czas zawodowy radnych pozwala na to, uważam, że powinno być zapewnione również ze strony Rady Miasta większe uczestnictwo również, niekoniecznie z prawem głosu jak przewodniczący zarządu dzielnicy, ale w charakterze obserwatora również uczestnictwo radnych dzielnicowych w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta, gdzie wiele zagadnień jest omawiane. No i wiele tych zagadnień po prostu również daje się przenieść na poziom dzielnicy. Myślę, że jeżeli wielu radnych miałby taką komparatystykę, taką porównywalność tych problemów, jak one rozwijają się w poszczególnych dzielnicach, może bardziej zaczęłyby myśleć też w kategoriach takich, że nie będą tylko widzieć problemów z perspektywy swoich wyborców spośród najbliższych ulic, które wybierały danego radnego, a rzeczywiście nauczą się patrzenia w perspektywach, w perspektywie interesu całej dzielnicy. No niestety w naszej dzielnicy mamy pewien problem, że część radnych, która reprezentuje stare Bronowice, jakby umykają jej spojrzenie na potrzeby dalszej części naszej Bronowic. Więc myślę, że zapewnienie uczestnictwa właśnie w tych posiedzeniach komisji, jak również no, są przecież spotkania otwarte, każdy obywatel może przyjść na posiedzenie Rady Miasta, dałyby inne spojrzenie, inną perspektywę i myślę, że byłoby to z korzyścią po prostu dla poszczególnych dzielnic. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy.
momencie. Tylko krótko ad vocem, panie powiedziałem, że członek rady, który pełni funkcję, jest super zaangażowany. Jeśli ktoś nie pełni funkcji, to nic nie robi. To absolutnie nie jest tak. Jeśli rada ma być też te funkcje, które te jakby zadania czy statutowe zapisy, które mamy teraz, nie oznaczają, że rada nie ma siły. Bo ten organ konsultacyjny posiada takie soft-powery, o czym jako członkowie rad wiemy, dzięki czemu może realizować różne zadania, może naciskać, rozmawiać z radnymi, realizować te inwestycje, nawet jeśli tych kompetencji nie ma. Więc, ale oczywiście dodanie kompetencji radom oficjalnie w statucie na pewno będą dużo pomogło. Jeszcze wracając do tej kwestii, na co rady dzielić wydali pieniądze. To też myślę taką naszą ideą i takim marzeniem do zrealizowania, to w przedziale czasowym, myślę, że nie w tym roku, może za rok, może za dwa, jest to, żeby władze miasta przekazały jednostkom pomocniczym wyłączne kompetencje w jakimś zakresie, w którym działa gmina. Ponieważ obecnie rady dzielnic w Lublinie nie mają wyłącznych kompetencji w żadnym zakresie, ponieważ jest to jednostka pomocnicza, zgodnie z zasadą subsydiarności, prawda, powinna być pewne rzeczy, które działa jak najbliżej obywateli, skoro są jednostki pomocnicze, to dobrze by było, gdyby miały jakieś wyłączne kompetencje. Tutaj odnosząc się do tego, na co rady dzielnic wydały pieniądze, to skoro i tak rady dzielnic zajmują się przede wszystkim remontami i budową drugich chodników, na to przeznaczono najwięcej pieniędzy, to mamy taką propozycję, aby rady dzielnic miały wyłączną kompetencję do decydowania o podziale pieniędzy na remonty i budowy chodników w mieście. Funkcjonowało tak, że mieszkaniec, który chciałby wyremontować biurowy chodnik na swojej ulicy, zwracałby się z tym nie gdzieś do Zarządu Drugich Mostów, tylko do swojej rady dzielnicy. Czyli wyłączne kompetencje w tym zakresie. Podobne kompetencje próbowano przekazać Radom Dzielnic w Krakowie, jednak to nie udało z powodów, może powiedzieć, biurokratycznych, że jakby nie było do tego zwolenników w urzędzie czy wśród radnych miejskich. Nie wiem, co Państwo myślicie o takim pomyśle, czy żeby Rady Dzielnic mogły były władne same decydować w jakimś zakresie działalności gminy. Co pana koleżanki i koledzy powiedzieli na taki pomysł? Panie, pan powie, dlaczego to jest tak ważne, co ja myślę w tym temacie. Bo jest pan jedyny. Obawiam się, szanowni państwo, to chyba bez dyplomacji. Żaden mi tego nie powie. No przepraszam, to szczerość, no, ale teraz powiedzcie mi, dlaczego mieliby poprzeć? Ja inaczej funkcjonuję, przepraszam, tak jak widzicie, ale powiedzcie mi, dlaczego inni radni mieliby to poprzeć? Ale ja może... Jest prosta zasada, tak. Konstytucja, subsydiarność. Ale jeszcze jest decyzja doktorów. Zobaczmy, jeżeli w naszej radzie nie możemy spotkać radnych, to co oni mogą wiedzieć, co będą dzielnicy, jakie sobie skierować? No to jest inne zagadnienie. Ja, wie pan, nie chcę tu wchodzić w dyskusję, bo to jest troszeczkę inne zagadnienie. Natomiast ja bym tu, panie prezesie, zaproponował tym co innego. I w mojej ocenie rzeczywiście jesteśmy w stanie w jakimś stopniu przynajmniej to zrealizować. Bo ten pomysł, który tutaj został przedłożony państwu, prawda, że nie tylko chodniki, no, rozumiem, że to jest jakiś jeden z pomysłów. W ogóle skąd się wziął ten pomysł? No, z tego, co widzimy w tym momencie, co jest wyświetlane, z czym rzeczywiście ja się zgadzam, bo ja dokładnie wiem, jak rozmawiam z ludźmi, oni mają takie potrzeby, jak radny dzielny dział te pieniądze. A sam budżet jest troszeczkę inaczej konstruowany. Natomiast zaproponowałbym coś innego. To, co państwu mówiłem wiosną, przełom zimy i wiosny tego roku, budżet obywatelski w dzielnicach. I to jest powiązanie tego, co do tej pory jest, czyli 129 tysięcy złotych, 3,5 miliona dla wszystkich rad dzielnic, jako rezerwa celowa, plus dorzucenie kwoty, która była przeznaczona na budżet obywatelski,
podzielmy to na 27, na 27 lat i kochani, to jest naprawdę już fajne, to są fajne pieniądze, z tego da się coś zrobić i wyremontować kawał ulicy i chodników narobić, też sobie rzeczywiście można. Po prostu te pieniądze nie będą aż tak w Lublinie przeznaczone na projekty miękkie. A nawet jeśli by tak miało być, to naprawdę ci ludzie z tej dzielnicy musieliby się dobrze pozastanawiać, czy rzeczywiście, jak ktoś wystawi projekt remont chodnika, a ktoś będzie chciał realizować jakiś projekt sportowy miękki, to rzeczywiście zacznie myśleć nad tym, czy popierasz ten miękki projekt. Takie było moje zdanie w zimie wtedy, żeśmy się spotkali w Pałacu Parysów. Ja dalej w tym kierunku będę zmierzać. Wczoraj jeszcze na posiedzeniu Rady Dzielnicy Głos w tym duchu się wypowiedziałem. Ale nikt nie chce tego słuchać. Przykro. Państwo jeszcze słuchacie. Jeszcze nie myślicie. Mówimy o decydentach. Dziękuję bardzo. Tylko tutaj znowu kwestia, czy Rady Dzielnic oddadzą swoje kompetencje rezerwacjom mieszkańcom. Nie, to proszę. Panie prezesie, to prościej dałoby się rozwiązać, bo można zrobić coś takiego, że dalej rezerwę celową 129 tysięcy złotych pozostawiamy w dyspozycji Rady Dzielnicy. Tą drugą, powiedzmy, pulę, możliwe, że dwukrotnie większą, dalibyśmy do rozdysponowania mieszkańcom. A jeśli wolą Rady byłoby to, żeby rzeczywiście w momencie, kiedy pojawiają się te projekty, to Rada może zadecydować, czy na przykład nie przeznaczyć na te projekty, które miałyby wygrać. To już byłoby tylko i wyłącznie do dyspozycji po prostu Rady. Jeśli Rada zadecyduje, że wspieramy te projekty, które gdzieś tam w budżecie obywatelskim się pojawiły, nie ma najmniejszego problemu. A jeśli istnieje potrzeba, to też, szanowni państwo, jest kwestia dojrzałości. Nie można budżetu ogólnie przeznaczać tylko i wyłącznie w ręce mieszkańców. Ja się pod tym nie podpiszę. Dlaczego? Bo oni nie wiedzą, że w przedszkolu pękła rura kanalizacyjna i cieknie gdzieś tam, prawda? Jest gro tych zadań, które niestety część społeczeństwa nigdy nie doceni, a które muszą być wykorzystane, więc dalej zostaje za tym, żeby część pieniędzy w Radach Dzielnic została, a jeśli będzie taka wola, żeby przeznaczyć na budżet obywatelski w Dzielnicach, to bardzo proszę. Dziękuję. Jeszcze krótki wątek odnośnie kompetencji Rady, bo wbrew pozorom my mamy pewne kompetencje, tylko są pewne niestety zapisy statuta, które są po prostu martwe. I przypomnę rozdział 7, gospodarka finansowa dzielnicy, to dotyczy wszystkich statutów wszystkich dzielnic. W paragrafie 24 mówi się w ustępie pierwszym, że w przypadku przekazania składników mienia komunalnego dzielnica zarządza i korzysta z tych składników oraz sporządza dochodami z tego źródła w ramach budżetu miasta Lublin. Więc podstawa prawna jest. Teraz to kwestia dobrej woli i zaufania, że tak powiem, Rady Miasta do jednostek pomocniczych Rady Miasta, jaką są dzielnice. I znakomity pomysł tutaj pana Piotra, jeśli chodzi właśnie o decentralizację budżetu obywatelskiego, no bo przecież radni dzielnicowi po konsultacji z mieszkańcami naprawdę mają najlepsze rozeznanie, jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. I korzystając z takich prostych narzędzi komunikacyjnych, jakim jest internet, oczywiście no, tutaj jest problem ewentualnie wykluczenia tych osób, które się tym internetem nie posługują spośród mieszkańców, ale już w jakiś sposób dałoby to wiarygodną informację na temat ewentualnych priorytetów wskazanych przez mieszkańców. Zresztą tak jak to w przypadku budżetu obywatelskiego, jak wiemy, się odbywa, jeśli chodzi o głosowanie nad projektami. Więc mamy wygotowane pewne narzędzia komunikacyjne, mamy wskazane pewne kompetencje decyzyjne, mamy przepisy w statutach dzielnicy, które dawałyby możliwość zwiększenia znaczenia funkcjonowania tych rad dzielnic. Tylko teraz jest kwestia chęci woli politycznej zarówno ze strony Rady Miasta, jak i Prezydenta Miasta Lublina. Dziękuję. Ja zapewniam Pana, że ten zapis o możliwości prowadzenia tej działalności, pożytkowania tych pieniędzy na dzielnicę, to przy noweli statutowej na pewno zginie. To by było dobre, gdyby była inna sytuacja, to coś by mówili, gdyby nie było diet w Radzie Miasta i w Radzie Dzielnicy, gdyby, załóżmy, do końca przewodniczącego Rady wybierała Radę, a nie czasami prezydent, bo to się zdarza tak w Polsce.
nie wszędzie, ale tak się zdarza, to wtedy to faktycznie miałoby rację bytu i widziałbym w tym światełko w tunelu. Póki co nie. Jeśli można odwrócę. No tu znakomite rozwiązanie podpowiedział nam pan prezes Krzysztof Jakubowski. Korzystajmy z propozycji, jakie są od wielu lat już wykorzystywane w systemie brytyjskim. Jednomandatowe okręgi wyborcze, one gwarantują przede wszystkim selekcję pozytywną po prostu kandydatów na radnych dzielnicy. Gdyby to udało nam się przeprowadzić, gwarantuję państwu zupełnie inny poziom motywacji kandydatów na radnych dzielnicowych. I to niekoniecznie kasa musiałaby te przysłowiowe pieniądze i klienty, że tak powiem, niektórych tylko motywować. Bo wbrew pozorom naprawdę wielu wspaniałych społeczników jest wśród nas. Rzeczywiście myślę o kategoriach prawdziwego męża stanu, nie tak jak wielu polityków na górze, którzy niestety poza interesy partyjne, wskazane przez wodza partyjnego, nie wykraczają z samodzielnością i z aktywnością obrotu, że tak powiem, pewnych interesów obywateli określonych grup zawodowych. Więc myślę, że szanse są. Tylko my też powinniśmy jako radni dużo większą przejawiać inicjatywy w zakresie kontaktów z mediami lokalnymi i również tworzyć silne lobby, ażeby te zmiany po prostu nastąpiły. Dziękuję. Dzień dobry, ja Marian Ciber, radny dzielnicy Kronowice. Ja chciałem powiedzieć o takiej pewnej niedoskonałości naszych statutów, które dopuszczają do takiej sytuacji, że gdy wśród radnych z dzielnicy znajdzie się człowiek niezrównoważony, który w sposób jawny obraża innych adwersarzy, że nazywając, używając jakichś fałszywych oskarżeń, kryminalnych wręcz, których nie ma, a oskarża o te. Nie ma sposobu, żeby jego w jakiś sposób wykluczyć. Nie ma sposobu, żeby jego uciszyć. Przewodnicząca sobie nie radzi z tym gościem. W ogóle nie może ani mu odebrać głosu, ani go w jakiś sposób... w ogóle on zresztą nie pyta nawet, czy mu się udzieliło głosu, czy nie udzieliło się głosu. Mówi sobie, kiedy chce, co chce, przerywa w każdej chwili. No i nie ma odzwierciedlenia w statucie, żeby te sprawy jakoś uregulować, żeby można było w sposób normalny, spokojny pochylić się nad sprawami ważnymi dla dzielnicy. Dziękuję bardzo. Tutaj pan poruszył kwestię, która też się pojawia w naszym monitoringu, czyli jak dyscyplinować członków rad dzielnic, na przykład w kontekście nieuczestniczenia w posiedzeniu. To są też takie problemy, które powodują czasem nawet brak kworum. Obecnie jest taka chyba dzielnica w Lublinie, to mi się wydaje, która jeszcze nie głosowała absolutorium dla zarządu, bo jeszcze nie było kworum na kilku posiedzeniach. I to jest właśnie taki problem, jak to zrobić. Wydaje mi się, że nie dopuszczamy byłoby odwoływania takiego członka rady przez radę dzielnicy, ponieważ to mieszkańcy go wybrali, ale być może właśnie warto się zastanowić i wprowadzić w statucie takie możliwości dyscyplinujące. Gdyby to była na przykład, gdyby wprowadzono na przykład diety dla poszczególnych członków, na przykład możliwość utraty tej diety, na przykład za odrażanie nagminne innych osób. Nie za odrażanie i za awanturę, to jest korekta. To jest prosta sprawa. To nie jest taki statut, ale statut nie reguluje. To jest prosta. Szanowni Państwo, czytałem ostatnio korespondencję, jeśli chodzi o Kronowice, to dostaliśmy jako radni takową. To jest smutne. To się bardzo nieprzyjemnie czyta. Natomiast pragnę powiedzieć, że jest to posiedzenie rady, które ma pewną formułę. Nie może być żadnego używania słów niecenzuralnych. No, szanowni Państwo, no to przepraszam, to nie wiem. No, może sobie policja tego wymaga. No, moje zamierzenie to oskarża publicznie. Ale proszę Panią, no to każde posiedzenie może być tak jak Państwo wiecie, nagrywane, może być filmowane. No przepraszam, jak nie jest dowodem? No jak nie jest dowodem? Nie jest dowodem. No przepraszam, nie razem z zeznaniem świadka, to musi być łącznie. No to
muszą nam do tego jednak uzupełniające. Jeden za to 20 świadkami będzie. No dokładnie, więc no, tutaj to później, czy w ramach kodeksu karnego, tak jak tutaj pan powiedział, to się tam regulować. Dla mnie jest to niewyobrażalne. Pójście jest naprawdę dobry zespół radców prawnych w ratuszu. Pójdźcie, zapytajcie. Poproście o opinię prawną, dostaniecie. A później to tylko organ wykonawczy. Dziękuję. Może jeszcze kontynuując ten niestety smutny wątek, chciałem dodać, że no po prostu jeżeli mamy do czynienia z pieniactwem, nie ratownictwem, bo do tego po prostu to należy tak to jednoznacznie określić, no to rzeczywiście pozostają tylko procedury karne, to jest naruszenie dóbr osobistych, dobrego imienia, to jest po prostu rzeczywiście publiczne leżenie. To są rzeczywiście paragrafy z kodeksu karnego, ale ja dzwoniłem do akurat komendanta komisariatu policji, który no to powiedział, że to jest jednak sprawa zaskarżenia prywatnego, mimo że to przecież odbywa się na zebraniu. Nie sądzę, pan komendant może nie jest dokładnie poinformowany, jak uradny na to spotkanie. Ale wystąpcie do radców prawnych z odpowiednimi dziewięcią. No wystąpiliśmy także spokojnie, tak jak przewodniczący zarządu powiedział, czekamy. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej się zgłosił. Andrzej Filipowicz, członek południowy, przewodniczący. Siedzę obok członków rady na to, że rejestruję bez zmiany ogniskowej. Wolałem mieć szerszy plan. W tablecie, w tym kamerze są uruchomione. Ale tak przy temacie, w kwestii pieniędzy wypowiadał się nie będę, dlatego że no, tu dochodzą aspekty rekompensaty za czas zaangażowany. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kompetencji, to no, mamy tu przykład tejże Rady Dzielnicy. To wszystko tak jak gdyby zostało postawione z nóg na głowę albo odwrotnie. Problem będzie zawsze z organami, no, tu była mowa o policji. Policja nie jest zainteresowana w tego typu rozwiązywaniu kwestii, dlatego że policja korzysta z budżetu miasta. Tak jako człowiek, tak? Jeżeli policjant ma opłacane dodatkowe patrole, on sobie dorabia, korzystając z budżetu miasta. Krzysztof się ze mną nie zgadza. Szanujemy to w tej Radzie Dzielnicy, jest dużo odrębnych zdań. Niejednokrotnie dochodzi do tej różnicy, do artykułowania tych różnic. Jako przewodniczący rady staram się nie dopuszczać do tego typu sytuacji, jaka ma miejsce w tamtej Radzie Dzielnicy. Ale powiem Państwu, moje takie odczucie, otóż w Radach Dzielnic, to chyba we wszystkich mamy do czynienia z upartyjnieniem. Nie upolitycznieniem, co nam się zarzuca niejednokrotnie, tylko z upartyjnieniem. I w efekcie niektóre osoby, tak jak gdyby z inspiracji tych partyjnych, podejmują pewne działania. Mogę się mylić w ocenach. Drodzy Państwo, jakby nie było, jesteśmy przedłużeniem rad narodowych, tak? Dzielnicowych, miejskich, wojewódzkich, proszę. Narodowych. Regularnie mi to wytykają mieszkańcy, niektórzy tak, którzy obserwują te nasze posiedzenia, obserwują tę taką, niektórzy mówią wręcz bezradni, radni, tak, dlatego że oni by chcieli chodnik, a tu ktoś im funduje jakieś tam kulturalne rzeczy, które akurat w ogóle nie odpowiadają i mentalnie i w innych kwestiach. Więc ja tu się zgadzam z większością opinii i sugestii, czy też propozycji zmian, dlatego że to są kwiatki do kożucha. Poza tą rezerwą celową, która Rada Dzielnicy dzieli, dzieli najlepiej jak potrafi w oparciu o potrzeby mieszkańców. No, mieszkańcy przychodzą, dzwonią, przysyłają maile. Natomiast obok jest, funkcjonuje ta zdecydowanie większa kwota, zdecydowanie większe pieniądze w postaci budżetu obywatelskiego. I coś się okazuje, że wokół przynosi się kilkaset głosów z całkiem innej dzielnicy. Wszyscy to widzą, nikt nie reaguje. Już pomijam to, kto jest wpięty w redystrybucję tych środków. To są etatowi pracownicy wydziałów miasta, którzy pełnią tam różne funkcje i w efekcie no, mieszkańcy to widzą, no, bo jeżeli my próbujemy nie widzieć, tak,
to mieszkańcy, no, ci nie dalej jak dzisiaj rozmawiałem z mieszkanką, no, ze względów tych, o których Państwo mówicie, nie mogę zacytować jej dosłownie, no bo użyła słów, które były używane na radach dzielnic, o ile nie bardzo można by było pewnie i nie powinniśmy usprawiedliwiać tego, co miało miejsce w tej dzielnicy. O tyle mieszkanka całkowicie rozumiem, no bo ona ma tak akurat w tej dzielnicy, w której zafundowano kulturę głosami całkowicie spoza dzielnicy. To Państwo w większości znacie te wyliczenia, ile osób głosowało z konkretnej ulicy. I ta pani każdego dnia jeszcze z dotarty ma ten sam problem, zapomina o dziurze, która jest w chodniku i wielokrotnie już mało nie połamała siebie całej. W każdej takiej sytuacji sobie przypominał o tym, że no, w zasadzie nie powinno odzyskiwać, tylko pójść się odchanić, tak mi powiedziała. Plus do tego tam jeszcze dodała kilka kwestii. Także wielki ukłon do Fundacji Wolności, do tego, co zrobiła, bo podsumowała ten okres 2 lat, praktycznie rzecz biorąc, czyli jeszcze czas, w którym funkcjonowały poprzednie rady dzielnic, niejednokrotnie w tym samym składzie. Dosyć radykalnie zmienił nam się skład w Czechowie Południowym. Czy dobrym symptomem jest 10-krotnie większa ilość uchwał podjętych przez Radę w tym nowym składzie? Nie wiem, dlatego że jeszcze jest kwestia skuteczności tych uchwał. I tak jak gdyby na podsumowanie, na zakończenie chciałbym powiedzieć taką swoją własną refleksję. Otóż jesteśmy kwiatkiem do kożucha, albo odwrotnie, dlatego że tak Rada Miasta, nie cała na szczęście, tu nie ma absolutnie na myśli obecnego przedstawiciela tego gremium, pana Piotra, jak i Urząd Miasta, jak i Prezydent Miasta, nic sobie nie robi z tego, co z tychże rad wypływa i wychodzi i co ma przywileju jest rad dzielnic i gdybyśmy zaczęli od ekologii, skończyli na ekonomii, to mamy całą rzekę sytuacji. Być może, że to trzeba by było upatrywać przyczyny tak małej frekwencji, nie tyle przedstawicieli Rady Miasta, co przedstawicieli rad dzielnic, tak? No bo w sumie niewiele osób jest, więc kwestia jest, co dalej, tak? Bo albo się kreuje wizerunki oszołomów nawiedzonych, wiem, że mnie taką łatkę przypieli. Myślę, że w tym jest sporo racji, dlatego że każdy, kto jest aktywny, jest nawiedzony. No, jak widzimy, większość wybiera całkiem inną formę, więc możemy za to robić. Proporcjonalnie do wymiaru tej aktywności pojawiają się różnego typu etykiety, one pochodzą z tamtych czasów. Ja się do nich tak jak gdyby odwołałem. Różnica tylko była taka, że jak miejska rada, dzielnicowa rada uchwaliła, to nie daj Panie Boże tego nie zrealizować. Było kiedyś, tak mnie uczą ci, którzy tam zbierali praktyki. I w efekcie podejmujemy uchwały, angażujemy się, nie wyłączając różnego typu akcji protestacyjnych, kiedy zawodzą te metody takie jak gdyby stricte demokratyczne. I również dalej z tego nic nie wynika. My się możemy z tym zgadzać, bądź też nie widzieć, albo nie widzieć. Ale taka jest prawda. Policja nie reaguje dlatego na Bronowicę, ona by również nie zareagowała w naszej dzielnicy, czy w jakiejkolwiek innej dzielnicy w tego typu sytuacji. Ja to mówię otwarcie, dlatego że policjanci dorabiają na budżecie miasta, w oparciu o budżet miasta, więc oni służą tak po ludzku. Ja to rozumiem. Nie akceptuję, ale rozumiem. Rady dzielnic powinny ewentualnie wystąpić o to, żeby zwiększyć im poziom dochodów z budżetu centralnego, a nie posiłkować pieniędzmi z budżetu miasta, których nie ma. Nie ma, no bo nie ma na realizację tych zadań, nie ma na realizację tych zadań, nie ma na realizację tych zadań, ale jest tytuł do wypłaty. Tego się nie robi w normalnym świecie, tak? Mam na myśli na przykład Niemcy. Ale jak mieszkaniec miasta zadzwoni, bo czegoś nie robi land, to policja jedzie i komu wystawia mandat? Szefowi tej instytucji, czy to w warunkach Lublina byłoby to miasto, bo prezydent miasta ponosi odpowiedzialność. To nie chodzi o to, że trzeba karać prezydenta. Ale też nie może być tak, że nie ma problemu z działaniem policji czy straży miasta wobec mieszkańców, natomiast jest przewodniczący.